Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony. ShrimpTime i zgodnie z tym, co, co Wam e, obiecałem, robimy filmik z informacją, jakiego, e, jakiego czytnika czy mierzalnika pH używam e, i w jaki sposób mierzę pH w moim zbiorniku. Tutaj firmy Wam nie powiem, podam Wam odnośnik do pewnej strony o uprawie pewnych roślin, na której nabyłem ten oto piękny chiński czytnik. Natomiast, natomiast co potrzebujemy, żeby taki pomiar pH zrobić i żeby być w miarę pewnym co do jakości tego pomiaru. Po pierwsze widzieliście wodę RO, po drugie nasz mierniczek, a po trzecie moi drodzy, żeby wszystko nam wychodziło pięknie potrzebujemy płyn do uzupełniania oraz przechowywania sond. Dlaczego? Dlatego, że całe to zjawisko, na bazie w takich, którego w takich pięknych chińskich tanich miernikach pH przeprowadza się pomiar pH, polega na tym, że się mierzy, mierzy się moimi jony dając im za pomocą odpowiedniego ładunku elektrycznego, jakby weryfikuje się, jak, jaką oporowość robią jony, tak w uproszczeniu. I żeby to robić na wierzchniej warstwie, bądź też wewnątrz tej pięknej szklanej sondy, którą które mamy, mamy katodę, anodę i odpowiedni płyn, który ma odpowiednio przyciągać nam bodajże H, no nie, czyli to, co nam przesądza, stężenie czego nam przesądza o kwasowości wody. I żeby ten nasz czytniczek dobrze działał, musimy sobie uzupełniać taki żel, który de facto jest na wierzchu tej sondy, albo konserwować. I to jest w tym płynie robione. Natomiast moi mili, co robię zawsze przed włożeniem, przed włożeniem naszego miernika? Zawsze płuczę go w wodzie RO. Jeżeli po laicku Wam to wytłumaczyłem, że tak powiem używanie tą konserwację, to mi wybaczcie. Ale co robię? Płuczę w wodzie RO i taki piękny mierniczek, który jest przygotowywany do ustalania kwasowości nawozów używanych przy hodowlach różnych roślin, wkładam sobie do zbiornika. I zaraz po tym jak to włożę do zbiornika, robię tak, że sium, wywalam ten płyn, który mam stary do przechowywania, i sobie uzupełniam ten płyn, żeby o tym nie zapomnieć. W którym sobie taką sondę przechowuję, żeby ona się konserwowała tam ładnie. No i wrzucamy przykładowy zbiornik. Będziecie mieli tutaj wrzucony pomiar. Zaraz przelecę kamerą do góry. Błagam, nie komentujcie syfu, który mam na podłodze. Teraz na niego popatrzyłem. Ale idziemy sobie do, do takiej sondusi. No i widzimy, ten pomiar trochę trwa. Oczywiście dobrze by było, żeby ten liczniczek, który mamy, miał funkcję tutaj kompensacji temperaturowej wprowadzoną. To skomplikowane działanie, które teraz wykonywałem, możecie tak poruszać. On wtedy niejako szybciej zaczyna, zaczyna pokazywać nam wynik. Ważna rzecz po lewej stronie taka klepsyderka. Czekamy sobie spokojnie, aż ta klepsydra zniknie. Czemu ten pomiar pH w mojej ocenie, o właśnie tu macie klepsydrę. Czemu ten pomiar pH w mojej ocenie jest przydatny? Ponieważ różne krewetki w różny sposób funkcjonują na różnym pH. Jeżeli jesteście powiedzmy yy, amatorskim hodowcą, no nie jest to dla Was niezbędne. Wystarczy, że orientacyjnie wiecie jakie podłoża teoretycznie, jakie pH powinno Wam dawać, w szczególności przy karidinach. Wtedy możecie sobie wybrać podłoże, które chcecie stosować do konkretnych karidin. Jak chcecie, o tym zrobimy też filmik odrębny, ale powiem Wam przykładowo, że takie super krystal redki z mojego doświadczenia nie tylko na trochę wyższej przewodności, ale też na trochę wyższym pH powyżej szóstki bym powiedział funkcjonują ładniej i ładniej się mnożą. W porównaniu do tego na przykład Tajwany najfajniej, yy, najfajniej się mnożą gdzieś na przedziale 5,7 do 6 pH, 6,1, 6,2 to jest taki optymalny poziom pH, yy, żeby maksymalizować yy, rozrodczość tych krewetek. Niestety pH jest też związane z cyklem azotowym, jeżeli ono Wam schodzi za nisko, w szczególności jak spada Wam mocno poniżej 6, czyli na poziom 5,5 i niżej, to musicie pamiętać o jednej rzeczy, że cała nitryfikacja, która przeprowadzana jest w zbiorniku, w dużym stopniu jest osłabiona. Dlatego to pH trzeba mierzyć. Jak sobie zmierzyliśmy, tutaj mamy 6,1, to jest podłoże SL Aqua. jak sobie zmierzyliśmy to pH i chcemy zmierzyć w innym zbiorniku, chociaż ja nie lubię do końca robić pomiarów tak ze zbiornika na zbiornik, to warto sobie wypłukać sondę. Chociaż ja polecam robić to w ten sposób, żeby wypłukać sondę, odłożyć, odłożyć nasz miernik z powrotem do tego tutaj płynu do przechowywania i dać mu troszeczkę, słuchajcie, postać, dać, dać mu trochę odpocząć. To jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Natomiast jak Wam się śpieszy i chcecie z jednego na drugi robić... To powiem Wam jeszcze taką podpowiedź, co zauważyłem. Nie wiem, czemu tak jest. Zupełnie nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czemu tak jest, ale generalnie wydaje mi się, że lepiej robić pomiar z wyższego pH na niższy, tak? Czyli jeżeli schodzicie, jeżeli robicie sobie drugi pomiar, to lepiej, żebyście najpierw mierzyli ten zbiornik, w którym uważacie, że to pH może być wyższe, i dopiero schodzili na zbiornik, w którym może być niższy. Nie wiem, czemu tak jest. Takie odnoszę wrażenie, że w ten sposób ten czujnik precyzyjnie działa. Teraz to musimy sobie chwilę, powiedzmy, odczekać. Ja nie będę długiej chwili odczekiwał tutaj na filmie. Natomiast no, no w rzeczywistości to tak 5-10 minut dla mnie to jest taki be bezpieczny okres odczekania. Zaraz zrobimy sobie w testowym zbiorniku dla Neocaridin pomiar, w którym co dość ciekawy wynik wyjdzie. Możecie skomentować, co o tym myślicie. Natomiast jakby wracając do naszego tematu pH, czemu ono, on jest jeszcze taki istotny? No też temu, że jeżeli będziecie mieli wysokie z kolei pH dla karidin, to ono może Wam źle wpływać na rozrodczość. W szczególności właśnie tak, ta, przykładowo mówiłem o Tajwanach. Ponadto, jeżeli macie w zbiorniku bardzo niskie pH, a trzymacie jakieś lawy, nielawy, tym podobne Rzeczy i ozdoby, to musicie brać poprawkę na to, że to niskie pH może prowadzić do takiej sytuacji, że coś będzie wam uwalniać substancje do zbiorników. W szczególności myślę, że to jest dość aktualne przy lawach, ponieważ może być tak, chociaż to nie mówię ze swojego doświadczenia, a raczej z tego, co, co wyczytałem, z doświadczeń innych akwarystów, że. Yy, że, że lawa przy kwaśnej wodzie może puszczać różne związki do zbiornika, natomiast przy wodzie RO może wam nie zmieniać parametrów RO. To też warto wiedzieć taka ciekawostka. No i tu już lecimy z pomiarem pH w tym zbiorniczku dla Neocaridin. Wynik możecie, tak jak mówiłem, wam, skomentować. Natomiast, natomiast no, o pH, pH możecie też mierzyć testami kropelkowymi, natomiast no, jeżeli ktoś ma więcej zbiorników, chce testować różne podłoża, coś tam weryfikować to na moje taka optym, optymalny mierniczek to jest coś takiego, on ma jeszcze ten plus, że yy, ma wymienialną sondę. A, żeby była jasność, tutaj wam produktu nie lokuję, po prostu pokazuję, co używam. Ja tego nie sprzedaję, nie współpracuję z nikim, kto sprzedaje. Wydaje mi się, że większość, większość takich mierników w tej granicy cenowej może być OK. Natomiast no, ten u mnie zaprosował wymianą sondy i dokładnym pomiarem temperatury. Na pewno. No i pamiętajcie też, przed, żeby taki licznik od czasu do czasu. Ja myślę, że tak raz na. 3-4 miesiące, warto go sobie skalibrować płynami do kalibracji. Oczywiście tutaj taka możliwość jest. Słuchajcie, pamiętam też, pamiętam też o, o komentarzach QA będzie niedługo następne QA, natomiast zalaliście mnie taką falą pytań, że chyba chcecie mnie troszeczkę zajechać, ale to dobrze. To dobrze to oznacza, że kanał się podoba, że to co przekazuje jest OK. Jak macie dalsze pytania. Piszcie, ja to będę systematycznie starał się ogarnąć i Wam poodpowiadać. A tak na szybko, jak, że tak powiem, wiadoma osoba dotrwała do końca, to odpowiem: Tak, postaram się przygotować film, na którym pokażę, w jaki sposób zrobić w domu uprawę glona do skarmiania krewetek. No i to jest tyle moi mili. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że szybko do następnego filmu. No i wybaczcie, że, że filmu trochę nie było, ale miałem pewne problemy ze sprzętem. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, hej.